ja wystąpiłam do sądu przeciwko funduszowi o zapłatę za nadwykonania i skończyło się tym, że kontrola u nas przebywała dotąd, dopóki nie wycofało sprawy z sądu. Kontrola oczywiście do tej wysokości, o ile się udziwiałam, zakwestionowała nam procedury. Zakwestionowała procedury nawet takie, których nigdzie w Polsce nie były kwestionowane. Jeżeli chodzi o dziecięcy oddział, to były zakwestionowane zatrucia alkoholowe. W żadnym oddziale, w żadnym szpitalu na takim oddziale nie były kwestionowane te procedury. U nas oczywiście to zostało zdjęte. To samo dotyczyło oddziału wewnętrznego i chirurgicznego. Także ja po prostu po tej nauczce już więcej razy nie wybrałam się do sądu, bo byłam drugim szpitalem, który po Grajewie wystąpił, ale sytuacja była nie do wytrzymania, jeżeli chodzi o naszą sytuację, bo ta finansowa zawsze jest pod górkę i dlatego mówię, tu nie ma żadnej alternatywy, bo w innych województwach, tam gdzie szpitale występują do sądu, jeszcze mają szansę jakoś wyjść z tego z honorem. Natomiast tutaj po prostu nie ma żartów. Ja odwoływałam się od protokołu tego kontroli, ale do centrali to absolutnie nie przyniosło żadnych w zasadzie efektów. Jedyne co mi zmniejszono to karę, bo karę fundusz ma prawo nam narzucić 5% wartości kontraktu. Możecie Państwo sobie policzyć, że ja mam na szpitalu ponad 9 milionów i 5%, bo to też są sumy horrendalne. Dlatego są takie sytuacje, że nadwykonujemy te procedury, żeby też w przyszłości mieć większy kontrakt, ale mówię ja. Być może, że ja jako Dobrołowiczowa, jako dyrektor, nie miałam takiej siły przebicia w funduszu, pomimo że z nami wszystkich niby jesteśmy na tej, ale ja nie mam takiego przełożenia na to Państwo w państwie. Mogę się tylko do Boga zwrócić ze skargą. Agencja powołana na wycenę procedur medycznych. Podam przykład. Oddział psychiatryczny, który szpital posiada, my w tej chwili mamy 158 zł za jeden osobodzień. Agencja wyceniła, że ten osobodzień powinien kosztować 246 zł. I w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że pomimo wyceny fundusz nadal nam zaproponował 150 8 zł, jak gdyby nie biorąc pod uwagę tej wyceny. A ta wycena była prowadzona przez agencję, prawdopodobnie fachowców, że to koszty leczenia jeden osobodzień powinien tyle kosztować i taki powinien być, za niego taka powinna być zapłata. Dlatego mówię, to po prostu czasami jest paranoja. Ta wycena nie ma się jak do kosztów leczenia. Ja nie wspomnę o pozostałych procedurach. Bo my, które mają system elektroniczny, jesteśmy w stanie wycenić każdą procedurę, którą wykonujemy i jakie zostały wyniesione koszty z tego tytułu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.